Jedną z najważniejszych atrakcji tegorocznych Dni Nidzicy był regionalny festiwal Drobiu. Od wielu lat Nidzica wraz z Urzędem Marszałkowskim poprzez festiwal promuje województwo. Od lat już propagujemy mięso drobiowe, wykorzystanie kulinarne. Wiąże się to z tradycją regionu, ale też się wiąże z naszym potencjałem, ponieważ jako region Warmii i Mazur, nie tylko w Polsce, ale i na całą Europę, wyróżniamy się w produkcji mięsa drobiowego. W ramach tegorocznego festiwalu Drobiu zamiast konkursu na najlepszy rosół zorganizowano konkurs na najsmaczniejszą potrawę z kaczki. Cztery sołectwa stanęły do rywalizacji, lecz zwycięzca mógł być tylko jeden. Puchar marszałka zdobyło sołectwo Radomin. Zainteresowana publiczność jak co roku mogła skosztować przygotowanych dań. Degustacji towarzyszyły występy zespołów ze Szczytna, Olsztynka i Nidzicy.